Witam wszystkich, z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu będzie o Ethereum i tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich tak naprawdę 24 godzin. Mamy tutaj Ethereum do dolara Tethera na interwale godzinowym H1 i zobaczcie, że nastąpił wzrost z poziomu w okolicach 3100 do aktualnie już mieliśmy 3800. Pisałem wcześniej o longach na tokenie lewarowanym ETH 5 razy long, który możemy tutaj sobie podejrzeć. I ten token wzrósł na ten moment już powyżej 100% od momentu, kiedy wspominałem o nim, o prawie 120%. Moment, kiedy wspominałem o tym tokenie, to 18 maj, godzina 15:04. Wtedy wycena była na poziomie 0,1781. Teraz natomiast już jesteśmy na poziomie 0,37, czyli aktualnie 110% wyżej od tamtego czasu. Zaznaczam też, że token lewarowany Ethereum 5 razy long jest wysoce niebezpieczny i możliwy do zastosowania tylko i wyłącznie, kiedy na rynku spot, na danym tokenie, następuje wzrost. Kiedy następuje konsolidacja, to długie przebywanie w konsolidacji spowoduje, że ten token będzie wchodził w taką konsolidację spadkową. Dlatego też każda korekta spadkowa na samym Ethereum będzie mocno odczuwalna na tym tokenie lewarowanym. Dlatego też ogólnie co do tokenu lewarowanego, to po 100% wzroście lepiej po prostu już zrealizować zyski z tych pozycji długich, z pozycji long. Natomiast warto przesiąść się na Ethereum na futuresach, czy też na spocie. Ja tutaj biorę pod uwagę właśnie to Ethereum z futuresów, gdzie piramidowałem od poziomu 3100. Dokładnie wczoraj dałem taką informację. Wczoraj, czyli 20 maja, dzisiaj mamy 21 maja, mniej więcej 24 godziny temu, byliśmy jeszcze przed tym ruchem wzrostowym. No i tutaj zobaczcie, wspominałem o tym, że warto będzie spiramidować ten ruch pozycjami co około 50 dolarów każda, czyli początek 3100, kolejne 3150, aż do poziomu 3700. Tutaj wspominałem o tym właśnie poziomie z tego względu, że na 3700 wcześniej rozpoczynały się mocne ruchy spadkowe, także mogła być tutaj już zrobiona kontra. Na ten moment mamy konsolidację na rynku i dalszy wzrost do 3800. Dlatego też tutaj pojawia się dalej możliwość kolejnych ruchów wzrostowych, ale część pozycji już według mnie warto zrealizować. Kolejna rzecz, w tym piramidowaniu cała przewaga polega na tym, że wchodzimy po 3100, mamy wtedy lewar 1 do 3, każda kolejna pozycja jest tej samej wartości, czyli tak naprawdę zwiększamy lewarowanie 1 do 6, 1 do 9, 1 do 12, po 10 pozycjach mamy już lewarowanie 1 do 30, po 13 pozycjach mamy lewarowanie 1 do 39. Tak było w momencie, kiedy byliśmy na poziomie 3700. Dobiliśmy już do 3800, czyli jeszcze dwie pozycje, czyli mamy 15 pozycji i lewar wynosi 1 do 45. Średnia cena wejścia wtedy dla tych 15 pozycji jest w połowie całego tego ruchu, czyli mniej więcej na poziomie w okolicach 3450 na ten moment. Także ten wpis sprzed 2 godzin, gdzie występuje lewarowanie 1 do 39. Oczywiście można tutaj coś zmieniać to lewarowanie, ale ogólnie chciałem tu pokazać to, że można wejść z lewarowania 1 do 3 i mieć o wiele wyższe lewarowanie wraz z wejściem kolejnych pozycji long. Natomiast końcowy target, gdzie przestanę otwierać pozycję long na Ethereum, do którego to poziomu będę cały czas utrzymywał te pozycje long, mniej więcej to 7000 dolarów.
I tutaj jest bardzo ważne, wręcz ultra ważne prowadzenie pozycji. Chodzi dokładnie o to, że jeśli będziemy mieć cofnięcie o dwa poziomy, czyli na ten moment do poziomu 3700, zaznaczam, że średnia cena na ten moment to mniej więcej 3450, oznacza to, że będzie tutaj trzeba wycofać się, zacząć redukować całą tą piramidę pozycji long. Z tego względu, że zauważcie, w trakcie tego ruchu wzrostowego od poziomu 3100, a nawet wcześniej, bo tutaj też nie zaliczyliśmy tego poprzedniego poziomu, czyli od poziomu 2950, nie było cofnięcia tak naprawdę o dwa poziomy. Odległy od siebie o 50 dolarów każdy. Są to równe poziomy, czyli 3100, 3150, ale każdy może tutaj wybrać dowolnie. Poza tym na giełdach przez zlecenia stop też tutaj z poślizgiem jest to realizowane. Ogólnie, jeśli chodzi o powód takiego rozegrania, jest to mniej więcej bardzo proste, ponieważ wystarczyło wiedzieć, jak będzie wyglądała reakcja ceny na informację, że ETF-y będą tutaj w większym prawdopodobieństwie zatwierdzone w tym tygodniu niż odrzucone. Tu, kiedy byliśmy na poziomach w okolicach 2900, wtedy mieliśmy 25% szans na zatwierdzenie ETF-ów na Ethereum, natomiast obecnie po wzroście mamy już 75% szans. Także tutaj po prostu była reakcja ceny wynikająca właśnie z tego, że możliwe jest zatwierdzenie tych ETF-ów na Ethereum. Natomiast kolejna rzecz, Bitcoin też nie próżnuje, bo zbliża się do poziomu absolutnego all-time high nominalnego, czyli 73 800, mniej więcej w okolicach 74 tysięcy. Teraz mamy 71 tysięcy, trochę powyżej. I ważne jest to, że utrzymywany jest ten poziom po wzroście, czyli mamy wzrost, utrzymanie poziomu. Ta korekta nie była zbyt głęboka. Wzrost, znowu utrzymywanie poziomu przez dłuższy czas. Czyli tak naprawdę te poziomy przyjmują się obecnie na rynku. Kolejna rzecz. Nadal jest próba utrzymania całego swingu wzrostowego od 15300 do tutaj tych obecnych szczytów 73 800. Z tego względu to wynika, że największa korekta, zaznaczmy ją, miała miejsce mniej więcej tutaj. Zeszliśmy poniżej tej korekty na kilka dni handlu. Tak naprawdę tutaj mieliśmy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Na 7 dni handlu zeszliśmy poniżej poziomu 63 500. Natomiast 8 dnia wróciliśmy wyżej i te poziomy utrzymują się bez nawet powrotu do tego poziomu utrzymania swingu wzrostowego. Wcześniej nie można było mówić nawet o przebiciu, ponieważ mieliśmy handel maksymalnie dwudniowy poniżej tego poziomu, a jeszcze wcześniej cały czas były tutaj odreagowania wzrostowe w górę. Także na ten moment możemy uznać, że po wzroście mniej więcej konsolidacja przebiega bardzo powolną korektą, wręcz płaską, lekko spadkową. No i to powoduje, że ewentualny trigger do kolejnego ruchu będzie powodował tutaj kąt prosty. Pod kątem prostym możemy bardzo mocno wybić się w górę. Kolejna rzecz. Mamy już sytuację po halvingu, a ogólnie rzecz biorąc, mniej więcej po 2-3 miesiącach rynek wtedy, w poprzednich sytuacjach, gdy był halving, rusza w górę, wraca w dół w korekcie, natomiast później po 5 miesiącach już następuje bardzo silny wzrost, czyli cykl halvingowy. Ogólnie mówi się o tym, że ten halving już nie spowoduje aż takiego silnego wzrostu, bo efekt halvingowy mocno
stracił na znaczeniu, ale tutaj może również to wystąpić na poziomie w okolicach 180% wzrostu, może nie tak silny efekt jak wcześniej, czyli 20-krotność, natomiast 180% wzrostu może jak najbardziej tutaj wystąpić po tym halvingu. Kolejna rzecz, warto przeanalizować sobie to, co było widać przy poprzednich cyklach halvingowych na Bitcoinie i w porównaniu do altcoinów. Właśnie chodzi o to, że kiedy Bitcoin wybijał swoje poprzednie szczyty, czyli w tej sytuacji, zauważcie, mniej więcej analogia do tego okresu, gdy Bitcoin przebijał pod koniec 2020 roku poprzedni szczyt 19500, no to nie było aż tak silnego wzrostu jak na altcoinach. Tutaj na altcoinach z kapitalizacji 200 bilionów, w nomenklaturze anglosaskiej 200 miliardów w naszym nazewnictwie, mieliśmy wzrost do 1,1 tryliona, czyli mniej więcej do 1100 miliardów. Mamy tutaj zasięg liczony mniej więcej od 200, czyli plus prawie 500%. Natomiast na samym Bitcoinie tutaj ten wzrost był o wiele mniejszy, bo po wybiciu 19500 mamy tutaj mniej więcej tego wzrostu 250%. To pokazuje, że tokeny z pierwszej top 100 altcoiny mogą zrobić lepsze wyniki aktualnie niż sam Bitcoin. Czyli kiedy Bitcoin tutaj wybija swoje poprzednie szczyty, a już to zrobił przecież, bo 69500 zostało wybite, to lepiej przesiadać się na inne tokeny, w tym Ethereum, gdzie sądzę, iż poziom 7000 jest poziomem realnym do osiągnięcia. Jeszcze z efektem ETF-ów, gdzie na Bitcoinie te ETF-y zatwierdzone spowodowały dosyć wyraźny wzrost, bo od minimów tutaj w okolicach zatwierdzenia mamy wzrost 90%, no to jeśli podobna rzecz wydarzy się na Ethereum od momentu zatwierdzenia, jeśli teraz zatwierdzą przy tym kursie, no to 90% pozwoli tutaj na wzrost mniej więcej już do właśnie tych zakładanych przeze mnie poziomów 7200. Wzrost, co najważniejsze, powinien być bardzo trendowy, podobnie jak na Bitcoinie, i to spowoduje, że będzie można to dalej jeszcze spiramidować. Jak będzie, zobaczymy, ale teraz warto już sobie trochę zysków porealizować na tym ruchu wzrostowym, a co kolejne 50 dolarów warto jeszcze nadal piramidować pozycję long w górę. Ogólnie shorty to totalny idiotyzm na rynku krypto, z tego względu, że na shortach nie zarobicie powyżej 100% bez lewara, a na longach możecie to zrobić jak najbardziej. Jak wiadomo, zawsze można stracić tylko minus 100%, chyba że ktoś dopłaca, griduje i robi inne różne dziwne rzeczy. W tym nagraniu to wszystko. Pozdrawiam wszystkich i nie gridujcie, tylko piramidujcie zyski.